Czy byłoby zaskakujące znalezienie skalistej planety, której początki sięgają bardzo wczesnego wszechświata? Powinno być. We wczesnym wszechświecie brakowało ciężkich pierwiastków niezbędnych do formowania planet skalistych. Ale astronomowie właśnie taką znaleźli, tutaj, w Drodze Mlecznej. Po Wielkim Wybuchu wszechświat składał się wyłącznie z lekkich pierwiastków, takich jak wodór czy hel, z niewielką ilością litu. Planety skaliste wymagają cięższych pierwiastków, takich jak węgiel, tlen czy żelazo, które astronomowie nazywają metalami. Te cięższe pierwiastki mogą powstać tylko w sercach gwiazd, a pierwsze gwiazdy powstały dopiero około 200 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Wszelkie niezwykle stare planety powstałe niedługo po powstaniu wszechświata powinny być gazowe, a nie skaliste. Gwiazdy nie miały wystarczająco dużo czasu, aby wypełnić wszechświat ciężkimi pierwiastkami dla planet skalistych. Czy może coś się jednak nie zgadza? Planeta, o której mowa, okrąża gwiazdę znaną jako TOI-561. TOI to skrót od TESS, Object of Interest, co oznacza, że została zauważona przez satelitę NASA Transient Exoplanet Survey Satellite, w skrócie TESS. TOI-561 to jedna z najstarszych gwiazd Drogi Mlecznej, liczy sobie około 10 miliardów lat. TESS odkrył planetę, a zespół naukowców wykorzystał obserwacje uzupełniające za pomocą teleskopu Kecka, aby dowiedzieć się więcej na jej temat. Swoje odkrycia przedstawili na spotkaniu American Astronomical Society w styczniu 2021 roku. Opublikowali również swoje odkrycia w artykule w Astronomical Journal. TOI-561 ma bardzo mało towarzystwa. To jedna z gwiazd w tzw. zgrubieniu dysku galaktycznego. Galaktyczny gruby dysk składa się prawie w całości ze starych gwiazd, których struktura chemiczna i ruch różnią się od tych z cienkiego dysku. Gwiazdy z grubego dysku, w tym TOI-561, mają znacznie niższą metaliczność niż gwiazdy w cienkim dysku. Zatem znalezienie skalistej planety krążącej wokół niej jest zaskakujące. Skalista planeta krążąca wokół TOI-561 jest jedną z najstarszych dotąd odkrytych skalistych planet. Jej istnienie pokazuje, że wszechświat formował planety skaliste niemal od swojego powstania 14 miliardów lat temu. Planeta nazwana TOI-561b została odkryta podczas przejścia przed swoją gwiazdą. Jak sama nazwa wskazuje, TESS jest przeznaczony do wykrywania zmian światła gwiazdy, na przykład gdy planeta przechodzi przed gwiazdą w swoim polu widzenia. Astronomowie mogą zmierzyć rozmiar planety, mierząc spadek światła, i w tym przypadku wydaje się, że planeta ma około 1,5 promienia Ziemi. Zespół wykorzystał obserwatorium Kecka do dalszych obserwacji. Obserwatorium Kecka ma specjalny instrument zwany High Resolution Echelle Spectrometer, który posłużył do potwierdzenia wykrycia planety. Ten instrument pozwala astronomom mierzyć chybotanie gwiazdy spowodowane grawitacyjnym holowaniem planety. Ten pomiar ujawnia masę planety. W tym przypadku masa jest wystarczająco duża, bo 3 razy większa niż masa Ziemi, aby TOI-561b musiał być raczej gęstą planetą skalistą niż gazową. Istnieją dwie inne planety krążące wokół TOI-561, ale obie są planetami gazowymi. Pochodzenie starych gwiazd w galaktycznym grubym dysku jest niejasne. Mogłyby być pozostałościami starożytnej galaktyki, która została pochłonięta przez Drogę Mleczną. Ale mogą być pierwszymi gwiazdami, które uformowały się w Drodze Mlecznej. Albo może to być coś innego, właściwie nikt nie jest pewien. Jako planeta krążąca wokół gwiazdy sprzed 10 miliardów lat wiele przeszła. Wędrujący ruch gwiazd w dysku czasami przenosi je ponad płaszczyznę galaktyki. Obserwator na TOI-561b miałby wspaniałe widoki na piękną spiralną strukturę Drogi Mlecznej. Ale prawdopodobnie nie było obserwatorów, w każdym razie na pewno nie teraz. Chociaż długa historia planety nie jest znana. W dzisiejszych czasach jest tam za gorąco, by mogło istnieć na niej życie. TOI-561b jest planetą o ultrakrótkim okresie. Wykonuje ona obrót wokół TOI-561 2 razy każdego ziemskiego dnia w odległości, która utrzymuje jej powierzchnię w temperaturze około 1721 stopni Celsjusza. Więc choć jest to planeta skalista, to na jej powierzchni prawdopodobnie znajduje się magma. Co to odkrycie właściwie znaczy? Cóż, byłoby to zaskakujące, gdyby było jedyne, Jest to prawdopodobnie wskazówka, że istnieje cała populacja starych, skalistych planet orbitujących wokół jeszcze starszych gwiazd. W rzeczywistości TOI-561b nie jest pierwszą planetą wykrytą wokół gwiazdy z grubego dysku galaktycznego. Misja Kepler znalazła 5 planet o rozmiarach zbliżonych do Ziemi, orbitujących wokół potrójnego układu gwiazd Kepler 444. Wiek układu Kepler 444 szacowany jest na nieco ponad 11 miliardów lat, a wszystkie 5 planet to planety skaliste, mniejsze od Wenus. Są one również bardzo blisko swojej gwiazdy i są piekielnie gorące. No i jest też LHS 1815b. Krąży wokół karła typu M w grubym dysku i została odkryta na początku 2020 roku. Jest to skalista superziemia, której temperatura powierzchni jest bardzo wysoka z powodu bliskości swojej gwiazdy. Odkrycie to wciąż pozostaje tajemnicą, nie tyle nad samą planetą, co nad jej grubym dyskiem. Nie ma zgodności i niepewności co do natury samego grubego dysku galaktycznego. Niektórzy astronomowie uważają, że nie istnieje on nawet jako odrębna struktura. Nikt jednak nie zaprzecza istnieniu samych starych gwiazd, ani krążących wokół nich starych skalistych planet. Ale co oznacza istnienie tych planet dla naszego zrozumienia wszechświata, tego nie jesteśmy jeszcze pewni. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że zostawiłeś już kciuka w górze pod tym filmem oraz subskrypcję na kanale, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie. Na koniec krótkie słowo wyjaśniające, które nagrywam po zmontowaniu części filmu. Droga Mleczna to galaktyka spiralna z poprzeczką, co oznacza, że kształtem przypomina ona płaski dysk z nawiniętymi wokół centrum ramionami spiralnymi. Gdybyśmy spojrzeli na naszą galaktykę nie od góry, ale od strony krawędzi, to zobaczylibyśmy bardzo cienki dysk z delikatnym zgrubieniem w samym centrum galaktyki, gdzie znajduje się supermasywna czarna dziura. Oczywiście cała galaktyka zanurzona jest w bardziej sferycznym halo, które jednak w dużej mierze pozbawione jest gwiazd. Jeżeli przyjrzymy się naszej galaktyce dokładniej, to zobaczymy, że cienki dysk o grubości kilkuset lat świetlnych otoczony jest grubszym dyskiem, w którym znajduje się znacznie mniej gwiazd, ale wciąż więcej niż w pozostałej części halo galaktycznego. Jest to tak zwany gruby dysk, o którym sporo dzisiaj mówiłem. Gwiazdy tworzące gruby dysk niemal wszystkie mają ponad 10 miliardów lat i charakteryzują się niewielką zawartością metali i poruszają się szybciej wokół centrum galaktyki niż gwiazdy z cienkiego dysku. Dla przykładu same orbity gwiazd grubego dysku przeszywają płaszczyznę dysku cienkiego, to wchodząc nad, to pod płaszczyznę galaktyki. Naukowcy zakładali, że skoro gwiazdy dysku grubego mają mniej metali, to formowanie się planet w ich otoczeniu może być utrudnione i to właśnie powoduje, że odkrycie, o którym traktuje ten film, jest tak niesamowicie fascynujące.